Witam Was w audycji Okiem Niedźwiedzia w Radiu Kontestacja. Ja jestem Marek Niedźwiedź i mam dla Was dzisiaj kolejny wywiad. Ale to nie będzie tylko taki zwykły wywiad, bo takiej dawki motywacji do działania i takich ludzi jeszcze nie słyszeliście na naszej antenie. Jest to dla mnie osobiście szczególny wywiad, bo poznałem tu na Wyspach Polaków, którzy myślą i działają w sposób mi bardzo bliski. I tak, Agata Dmoch jest wziętym prawnikiem, zajmuje się prawem korporacyjnym i komercyjnym. Szymon Niestrojewski jest księgowym i prowadzi swój biznes w tym zakresie. Łukasz Studenny prowadzi biznes, m.in. swój własny sklep internetowy. Na dole w komentarzach umieściłem linki do stron internetowych związanych z moimi gośćmi. Te trzy osoby połączyła jedna wielka, wspaniała idea, a mianowicie założenie Midlands Polish Business Club. Co to dokładnie jest, usłyszycie już za moment. A z moimi gośćmi rozmawiałem w krainie Robin Hooda, czyli w lesie Sherwood pod Nottingham w hotelu o nazwie Dakota. Zatem, nie przedłużając już więcej, zapraszam Was do wysłuchania tego wywiadu. Jak i dlaczego trafiliście do Anglii i jak potoczyła się Wasza historia tutaj, że robicie to, co robicie? Ja przyjechałam do Anglii w 2004 roku. Wiedziałam, że będę studiować, po to przyjechałam. Rzuciłam studia w Polsce, na których studiowałam przez 3 miesiące i przyjechałam tutaj. Nie wiedziałam, co będę studiować. Stwierdziłam po przyjeździe, że chciałam wyzwania i stwierdziłam, że studiowanie prawa w obcym języku dostarczy mi takich wrażeń. Dlatego zdecydowałam się właśnie na to, żeby studiować prawo. To było 8 lat temu, to było ponad 8 lat temu. W międzyczasie skończyłam studia jedne, potem podyplomowe studia po to, żeby zacząć aplikację. Skończyłam aplikację, no i za chwilkę kończę MBA na jednym z uniwersytetów tutaj. Także taka moja historia w pigułce. Czyli ty przyjechałaś głównie po to, żeby studiować tutaj? Zawsze był taki zamiar. Moi rodzice mi powiedzieli, że tak powiem wprost, że dobrze możesz jechać, ale tylko zakładając, że będziesz studiować. Także ja wiedziałam od razu, że będę studiować tutaj. Jak z tobą, Łukasz, było? Znaczy ja przyjechałem do Anglii, pracowałem w Polsce i zawsze chciałem utworzyć swój własny biznes, ale nigdy nie czułem... Pracowałeś na etacie w Polsce, rozumiem, tak? No tak, no, można powiedzieć. Co to za branża? No, sprzedawałem ubrania. Okej. Okay. Znaczy przyjechałem do Anglii, bo chciałem utworzyć swój własny biznes i wiedziałem, że w Polsce ciężko mi będzie na to zdobyć fundusze. Ale jak przyjechałem tutaj, bardzo szybko udało mi się znaleźć pracę na etacie. W międzyczasie zostałem ojcem, takie moje myślenie trochę się zmieniło. Myślałem, muszę być bardziej odpowiedzialny. Jasne. Muszę patrzeć na... myśleć o dziecku, myśleć o swojej rodzinie. Więc parę lat zostałem, no praca nie była źle płatna, więc parę lat zostałem w tej pracy, ale po kilku latach pomyślałem, nie, jednak coś trzeba zmienić. Mhm. Więc otworzyłem swój własny sklep, zbierałem trochę pieniędzy z pracy, otworzyłem swój własny sklep i jestem teraz zadowolony. Czy teraz głównie twoim zajęciem jest biznes, czy pracujesz jeszcze gdzieś? Jest tylko biznes i już nigdy w życiu nie chciałbym pracować w kogoś. Okay. No, moja sytuacja wygląda dosyć podobnie, można powiedzieć, jak sytuacja Łukasza, a mianowicie już troszeczkę zmęczyły mnie różnego rodzaju sytuacje, które mi się otaczały w Polsce, praca na etacie w Polsce, próby własnego biznesu w Polsce, no były bardzo, bardzo trudne i akurat się złożyło tak, że byłem na pewnym zakręcie życiowym, gdzie musiałem zdecydować, co robić, gdzie robić. Mój brat był w Anglii, do którego dołączyłem i tak znalazłem się w Anglii, robiąc i wykonując zadania, których nigdy w życiu bym nie wykonywał. To znaczy? Pracując w fabrykach, ładując, rozładowując ciężarówki, myjąc skrzynki, bodajże jeden dzień, pracując, malując, malowałem wieżowiec z zewnątrz również. Wykonywałem bardzo dziwne funkcje, włącznie z funkcjami budowlanymi, gdzie nie umiałem wcześniej młotka praktycznie trzymać w ręku, ale robiąc te różne dziwne czynności tutaj w Anglii, zacząłem się obracać i rozglądać, co dalej, czy tak dalej będzie wyglądało moje życie. I zacząłem troszeczkę myśleć inaczej, aby zdobyć kwalifikacje księgowego w Anglii, gdzie miałem już wcześniej styczność z księgowością w Polsce. Po zdobyciu tych uprawnień księgowych, można powiedzieć takich początkowych z poziomu pierwszego, poziomu drugiego, starałem się o wejście w biznes, w branżę księgową. Zajęło to 2 lata, bo patrzyli jak na człowieka z kosmosu, który pracuje w fabryce, przepycha skrzynki i nagle chce być księgowym, co było bardzo trudne. Ale jak się już udało, kariera potoczyła się zupełnie inaczej. No właśnie, a rozmawiając o sukcesach, to powiedz mi właśnie, co uważasz za swój osobisty sukces tutaj w Anglii?
Czy to właśnie to, że osiągnąłeś status tego księgowego i prowadzisz, można powiedzieć, swój biznes tutaj? Sukces w Anglii, można powiedzieć, osiągnąłem jako mój osobisty sukces, to właśnie, że dalej robię to, co chciałbym robić, a nikt mi nie mówi, co muszę robić. To jest taki sukces wyzwolenia. Łukasz, jak z tobą, jaki twój największy sukces tutaj w Anglii? No, mnie się wydaje, że na największy sukces to jest to, że udało mi się otworzyć sklep, który już 2 lata jest, funkcjonuje, rozwija się i jestem zadowolony z tego, co robię, że nikt nie stoi mi nad głową, nie mówi mi, co mam robić. Idę w dobrym kierunku i mam nadzieję w przyszłości to się... Czy myślisz, że taki sukces mógłbyś odnieść również w Polsce? No, nie ten sam sukces, nie sądzę, czy nie sądzę, żeby w ten sposób udało mi się to osiągnąć w tak szybkim okresie czasu. Czyli sukcesem też jest twoja decyzja o przyjeździe do Anglii, rozumiem, tak? No na pewno. Okay. Agata, jak z tobą? Wiesz co, powiem tak, no, ukończenie studiów prawnych na pewno uważam, że za jeden z sukcesów. Ukończenie aplikacji radcowsko-notarialnej, takiego odpowiednika, na pewno uważam za jeden z sukcesów. Dostanie się na MBA, do setki najlepszych MBA na świecie, na pewno uważam, że jeden z moich sukcesów. Ale powiem Ci, że za mój największy sukces uważam otworzenie Midlands Polish Community Center, w skrócie MPCC, tak jak na to mówimy, czyli organizacji charytatywnej, która zajmuje się pomocą tutaj dzieciom i dorosłym Polakom. To jest szkoła taka, to się nazywa taka uzupełniająca szkoła sobotnia, gdzie uczymy dzieci polskiego z elementami historii i geografii Polski, a rodziców uczymy angielskiego, ponieważ ironia losu polega na tym, że dzieci niekoniecznie mówią po polsku, a rodzice niekoniecznie mówią po angielsku. Obecnie to było 3 lata temu, obecnie mamy ponad 300 studentów w szkole. Zaczynamy być środkiem, z którym liczą się agencje rządowe i ten wolontariat wynagradza mi mój czas i trud w zupełnie inny sposób niż kariera korporacyjna, czy też ja się specjalizuję w prawie korporacyjnym, także w zupełnie inny sposób wynagradza mi mój czas i trud. No właśnie, bo odnieśliście tutaj jakiś już sukces w Anglii, dużo pracujecie, macie ciągle ambicje, ciągle jakieś plany. Co was tak naprawdę motywuje i inspiruje do działania, Agata? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Często ja pracuję, moi znajomi się prześmieją i mówią, że ja pracuję zawsze jak nie śpię. Także ja pracuję praktycznie non-stop. Sobota, niedziela, nie ma znaczenia. Ale ja naprawdę, to mnie w niesamowity sposób motywuje. Praca sama w sobie, ale też możliwość i wiedza tego, że ja poprzez swoje działanie mogę rzeczywiście zmieniać rzeczy. Czy to pomagać rodakom, którzy tutaj są, przyjechali, są od niedawna, czy też edukować dzieci, które potem gdzieś tam osiągają swoje sukcesy, czy po prostu pomagać biznesom, polskim czy angielskim, nie ma znaczenia, żeby osiągali swoje sukcesy i rozwijali się. To jest ta wiedza, że ja mogę zmieniać rzeczy osobiście, że to nie musi być, nie trzeba nie być... Nie bierzesz za to pieniędzy, rozumiem. No jeżeli chodzi o MPCC, nie. No jeżeli chodzi o moją pracę jako prawnik, to trochę tak. Czyli tak naprawdę co Cię inspiruje? Wiedza, że ja osobiście mogę zmieniać rzeczy, że nie trzeba być, nie wiem, BP czy nie wiadomo kim, żeby można było zmieniać rzeczy na wielką skalę, gdzieś tam w obcych krajach, gdzieś tam, tylko tutaj właśnie, w moją lokalną community. Także to wiedza taka, że ja osobiście mogę zmieniać rzeczy, to jest to, co mnie motywuje. Super. Łukasz, co Ciebie motywuje, co Ciebie inspiruje do działania? No, moje motywacje nie są aż tak górnolotne, moje może bardziej egoistyczne. Ja sobie zaplanowałem, że za 5 lat chcę zostać emerytem. Chcę zostać młodym emerytem, nie chcę czekać do życia. I to jest moją... Ale pracującym emerytem chyba, co? Takim znaczy nie, że nieaktywnym może, tylko chciałbym być niezależny finansowo i móc robić to, co chcę, móc zapewnić córce dobrą szkołę, dobrą przyszłość. I za 5 lat taki sobie postawiłem cel. Zobaczymy, jak będzie. Super, czyli masz motywację jedną codziennie na najsilniejszy kasę. Zostało jeszcze tylko 4 lata i 364 dni, codziennie jeden mniej. Jasne. Jak u Ciebie? Jeśli chodzi o motywację, to wiadomo, motywacja jest to rzecz dla każdego inna. Jednego motywują pieniądze, innego motywuje chęć władzy, innego motywuje chęć
zrobienia czegoś, czego nie robił dotychczas. No, moją motywacją tak naprawdę jest dosyć podobna do motywacji Agaty. Praca sama w sobie zaczyna to nakręcać i człowiek już nie patrzy przez pryzmat pieniędzy, patrzy przez pryzmat, okej, fajnie, komuś pomogłem, coś zrobiłem, coś osiągnąłem, czegoś się nauczyłem, poznałem paru nowych ludzi, zobaczyłem kilka fajnych miejsc dzięki temu. To są te rzeczy, które motywują, żeby coś dalej robić i robić. Przychodzi czasem taki dzień, że o rany, a może lepiej przestać i nie wiem, pójść na PlayStation pograć, albo nie wiem, spędzić czas na przykład z żoną? Jeśli chodzi o PlayStation, bym musiał kupić. jeśli chodzi o spędzenie czasu z najbliższymi, oczywiście jest to czas, kiedy czasami człowiek się zastanawia, być może to z wiekiem przychodzi, zastanawia się, no może fajnie by było gdzieś pojechać, coś zrobić. Aczkolwiek staram się zawsze w tych motywacjach mieć gdzieś na uwadze również bliskich i rodzinę, aby byli gdzieś częścią tego, co ja robię. Moi rodzice często mi powtarzają, że światełko, które świeci dwa razy mocniej, świeci dwa razy krócej. I to jest prawda. Moi znajomi mi też, i moja rodzina też mi mówi, że ja po prostu, zresztą my tak samo, my często wymieniamy po 50 maili dziennie, także pracujemy naprawdę non-stop, ale to jest motywujące same w sobie. To jest taki, wiesz, efekt takiej kuli śniegowej. Jak już zaczniesz, to trudno przestać. No właśnie, pytam, bo często ludzie, również mnie pytając się, jak się zmotywować do pracy, wiesz, myślą o tym, żeby jakiś biznes otworzyć. Oczywiście to jest ciężka praca na początku. To nie jest robota na 8 godzin. Jak się zmotywować, wiesz, jak się zainspirować, czy jakieś książki powinienem przeczytać? Dlatego to was pytam właśnie, co was inspiruje. Czyli to tak naprawdę myślę, że to gdzieś jest w środku was, że to jest ta chęć działania, pomagania też również, bo myślę, że bez pomagania też... Dokładnie, mi się wydaje, że każdy powinien znaleźć jakąś własną motywację, własne marzenia, które chciałby zrealizować. Czy mogą być to marzenia materialne, jak i niematerialne. Sądzę, że te niematerialne są dużo lepsze i dużo trwalsze. Czyli was po prostu nie zastanawiacie się nad tym, co was motywuje, tylko wy po prostu działacie. To jest prawda, ale wiesz co, ja ci powiem tak, że ja odkryłam jakiś czas temu, trochę egoistycznie, ale naprawdę na początku trzeba pomyśleć o swoich potrzebach, o swoim spełnieniu i o swoich potrzebach. Dopiero wtedy tak naprawdę możemy oddać coś innym. Pomóż sobie, później pomóż innym. Tak jest. Pamiętaj o tym, że jak już zdołasz osiągnąć pewne rzeczy, to trzeba pomóc innym, ale na początek musisz myśleć o sobie. Kontestacja. Powiedzcie mi w takim razie, bo wiem, że w Polsce mieszkaliście w różnych rejonach i tutaj w Anglii też przecież nie mieszkacie w jednym bloku. Jak się wasze drogi zeszły tutaj w Anglii? Może. Jeśli chodzi o nasze drogi, jak to się wszystko zaczęło, czego ten klub się zaczął? Zaczęło się to w zasadzie nie aż tak dawno, bo ta cała idea nie ma więcej niż rok czasu. Mówisz o idei? O idei klubu, o Midlands Polish Business Club. Więc ja w momencie, kiedy spotkałem się z Agatą, z jej organizacją Midlands Polish Community Center, gdzie zostałem księgowym. Czyli to szkoła. Tak, to jest szkoła dla polskiej społeczności w Anglii, dokładnie w Walsall. I tak naprawdę po kilku rozmowach z Agatą się okazało, że Agata ma pewien pomysł fajny na założenie Polish Midlands Business Club. Ta idea bardzo mi się spodobała, widząc w tym pewne możliwości rozwoju, pewne możliwości poznania kilku osób, żeśmy rozdyskutowali o tym kilka razy. Do momentu, kiedy Łukasz przyszedł do mnie któregoś dnia do domu, tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach. Czyli znaliście się wcześniej? Znaliśmy się wcześniej i w pewnym momencie Łukasz dał taką motywację, słuchaj, zaczynamy. Więc jadąc rano samochodem do pracy, stwierdziłem, że czas zacząć, to był poniedziałek, czas zacząć. I wysłałem pierwszego maila do około 30 osób z ustaleniem terminu spotkania, daty, kiedy będziemy się spotykać i co byśmy chcieli zrobić. Na koniec dnia ilość osób, która wymieniała maile, to już było 120 osób, czyli zobaczyliśmy w krótkim czasie, że ludzie potrzebują takiej organizacji i dało nam to kolejną motywację do działania. Mówiąc o waszym klubie, powiedzcie coś więcej może, jaka jest idea tego klubu, po co właściwie on powstał? Przecież na brak zajęć pewnie nie narzekacie, więc po co on powstał? Jaki jest cel tego klubu? Wiesz co, mamy krótkoterminowe cele, które już teraz realizujemy, i długoterminowe cele. Krótkoterminowe cele to przede wszystkim stworzenie sieci polskich specjalistów i przedsiębiorców tutaj na terenie Midlands, wspomaganie polskich startupów i promowanie istniejących polskich firm i przedsiębiorstw.
po to, żeby zmniejszyć bezrobocie wśród polskiej społeczności, po to, żeby podnieść ich standard życia tutaj w Midlands i po to, żeby spełniać ich ambicje. Jeżeli chodzi o długoterminowe cele, to chcemy zachęcić polskich przedsiębiorców i inwestorów po to, żeby wchodzili tutaj na brytyjski rynek i chcemy im dać możliwość zasięgnięcia szybkiej, rzetelnej informacji w języku polskim, żeby po prostu mieli możliwość skontaktowania się z nami, mam taki pomysł, chcę wejść na ten rynek, co potrzebuję, co ja muszę zrobić. Tacy ludzie kontaktują się z nami i my jesteśmy im w stanie pomóc. Okay. I również zachęcanie brytyjskich przedsiębiorców i inwestorów, żeby inwestowali w Polsce. My jesteśmy takim miejscem, gdzie można zasięgnąć informacji i Polacy mogą zasięgnąć tych informacji u nas i Brytyjczycy. To będzie działać w dwie strony. Myślę, że na początku będzie łatwiej zachęcić Polaków, żeby inwestowali tutaj, chociaż z tego co rozumiem i z tego co mi wiadomo, Wielka Brytania jest jednym z największych inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi w Polsce, z tego co mi wiadomo. No nie wiem, jak to teraz wygląda. Rzetelnych informacji, ale takie mnie informacje dochodzą. No, cele wydają się bardzo ambitne. Miejmy nadzieję, że to się potoczy w tym kierunku. Okej, słuchajcie, jeszcze może pokrótce, jakby każdy z Was mógł powiedzieć, jak osiągnąć ten sukces. Czy jest jakaś w ogóle recepta na sukces? Jeżeli, nie wiem, Łukasz, może Ty masz jakąś taką poradę dla słuchaczy. Trzeba sobie wyznaczyć pewne cele. Trzeba się zastanowić, jak do tych celów dojść. To tak jakby, nie wiem, jechać samochodem. Ja wiem, że teraz wszyscy mają nawigację, ale kiedyś trzeba było wziąć mapę i ustalić sobie drogę. Pojadę tu, w tym momencie skręcę tam. I tak samo jest we wszystkim, co się w życiu tak naprawdę robi. Jeżeli się czegoś nie zaplanuje dobrze, to nie wyjdzie. I jak się czegoś naprawdę chce, dobrze się to zaplanuje, to można ten sukces osiągnąć. No chyba czytaliśmy te same książki, podejrzewam. Szymon. Przede wszystkim receptą na sukces to jest nie lękajcie się. Przede wszystkim nie warto... Gdzieś słyszałem te słowa. Dokładnie. I są to bardzo, dokładnie, są to bardzo dobre słowa, więc przede wszystkim nie warto się obawiać, należy próbować. Jasne. Nawet jeżeli odniesiemy porażkę, to A odniesiemy to na pewno taką porażkę? Dokładnie. To nawet dobrze. Zmienić troszeczkę myślenie, nie myśleć, że chciałbym, tylko myśleć, że będę. Troszeczkę inaczej podejść do samego życia i do tego, co robimy, pracą oraz wytrwałością w tym, co robimy, do czego będziemy dążyć, sukces jest murowany. Agata, jestem ciekawa Twojej opinii. Wiesz co, często pytają mnie o to tutaj w Anglii i ja zazwyczaj odpowiadam jednym słowem angielskim i to jest dare, czyli po prostu należy się odważyć. Trzeba zrobić ten pierwszy krok i potem już jakoś idzie. Będzie ciężko, ludzie będą nam mówić, że nie damy rady, los nie zawsze będzie nam sprzyjał, ale ten najważniejszy krok to jest ten pierwszy krok. Potem to jakoś idzie, tym efektem kuli śniegowej. I tak nawiązując do Twojej metafory, Łukasz, to jest prawda. Tak jak jedziesz samochodem w nocy, to musisz widzieć przed sobą pierwsze 5-10 metrów. Nie musisz widzieć całej drogi, tylko wystarczy, że widzisz te pierwsze 5 metrów przed tobą. Super. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za niestety krótki, ale bardzo, bardzo, myślę, motywujący i pouczający wywiad dla naszych słuchaczy. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. My mamy również tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam. Cześć, do usłyszenia, hej. Kontestacja. I jak Wam się podobało? A mówiłem, że to będą wspaniali ludzie. Więc zachęcam do komentowania, a także do kontaktu z moimi gośćmi. Kontakt z nimi złapiecie poprzez linki stron internetowych zawartych poniżej w komentarzach. A ja już Wam mówię do usłyszenia następnym razem. Była to audycja Okiem Niedźwiedzia w radiu Kontestacja. Mówił do Was Marek Niedźwiedź. Bye!